ne 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 Witajcie kochani bardzo serdecznie w, no cóż, specyficznej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu Komisarza Sewa, ponieważ dziś będziemy zajmować się tak naprawdę całą serią komiksową, zamiast nadrabiać pojedyncze zaległości zeszytowe. Ponieważ no, oczywiście z, ze względu na moją niekompetencję, nazbierało mi się nieco zeszytów z serii komiksowej The High Republic Adventures od Daniela Jose Oldera z drugiej fazy The High Republic, a dokładnie rzecz biorąc od zeszytów 4 do 8. Włącznie. Pierwsze trzy omówiłem w momencie, kiedy wychodziły, ale potem jakoś to się narosło, narosło. W pewnym momencie te zeszyty pojawiły się tak masowo pod koniec, łącznie. No i stwierdziłem, że jeżeli chcę w tym tygodniu jeszcze, kiedy nagrywam ten materiał, podsumować całą drugą fazę, no to chcę od razu zająć się całym tym tematem, więc dzisiaj będę nieco podchodził zbiorczo do tej serii. Oczywiście trzy pierwsze zeszyty omówiłem, one są na kanale, jeżeli ktoś chciałby ewentualnie przysłuchać. Natomiast o czym jest ta seria? Jest to oczywiście seria The High Republic Adventures, czyli ta bardziej taka dziecięca, bardziej młodzieżowe podejście do tego tematu, która skupia się na postaci Sabiny Besatrix a dokładniej mówiąc Malagan, a dokładnie rzecz biorąc, Sav Malagan, która to pojawiła się po raz pierwszy w pierwszej fazie The High Republic, tam jest dorosłą e, mistrzynią Jedi, natomiast tutaj w tej serii komiksowej, w czasie drugiej fazy jest padałanką, która mieszka sobie na Takodanie i która totalnie nie czuje się byciem rycerzem. Jedi o wiele bardziej podchodzi jej życie pirackie, no i na skutek pewnego rodzaju zdarzeń związanych z Maskanatą dołącza ona do ekipy piratów, którzy ścigają grupę użytkowników mocy, którzy coś złego kombinują w galaktyce, no i Saf postanawia pomóc z tym wszystkim. Jest to dosyć ogólnikowy, ogólnikowy opis, ale powiem szczerze, nie chcę zdradzać spoilerów, a o czym, dlaczego taka decyzja, o tym będę za chwilę mówił. I zacznijmy od tego, że pierwszy zeszyt bardzo mi się podobał, pierwszy zeszyt, kiedy go recenzowałem, jakby zapowiadał mi całkiem przyjemną przygodę. Natomiast dwa następne przypomniały mi, z kim mamy do czynienia, mianowicie z Danielem Hoza-Olderem, który... Powiedzieć, że jego styl pisania jest a, chaotyczny, em, energetyczny, to tak jakby powiedzieć praktycznie nic, I, i to wszyscy chyba wiemy od momentu, kiedy pojawiła się. Polska książka, książka Han Solo: Ostatni Strzał po najnowszy Midnight Horizon. Nie pamiętam teraz polskiego tytułu, który pojawił się również w polskim wydaniu. No, wszyscy możemy go lubić, nie lubić, wszyscy doskonale wiemy, jaki on ma styl. Ma bardzo energetyczny, który nie zawsze może podchodzić. Przyznam szczerze, że po pierwszych dwu, trzech zeszytach no ja miałem takie raczej negatywne nastawienie nie za bardzo mi to do mnie działało ale głupi ja, głupi ja, bo nic nie uczy się z historii ponieważ mniej więcej podobne podejście miałem do pierwszej serii. Komiksowej The Harry Republic Adventures, która również była przez niego pisana, która też na początku nie za bardzo mi podchodziła, jakoś nie mogłem się przemóc. Jednak po raz kolejny jestem w błędzie, bo po pierwsze tą serię, którą dzisiaj się zajmujemy, najlepiej przeczytać w całości. Najlepiej te 8 zeszytów wziąć, tak jak ja dzisiaj przeczytać i przypomnieć sobie od razu jako całość, bo wtedy widzimy tą większą perspektywę tej historii. Daniel Hoze Older, już chyba nie raz to zaznaczałem, jest stworzony do baśni, jest stworzony do bajek dla dzieci, bo to jest człowiek, który ma pewnego rodzaju ADHD, ma nadpobudliwą energię, ma nadpobudliwą wyobraźnię, który miesza rycerze Jedi z piratami, z dziwnymi tekstami, z dziwnymi postaciami, obcymi ideałami, zamysłami i, i to wszystko jednak daje nam pewnego rodzaju... Twórczość dorosłego człowieka z umysłem nieco dziecka. I wiem, że to może zabrzmi negatywnie, ale ja to mówię całkowicie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ sama historia, która najpierw zakładałem, że nie będzie łączyła się z głównymi wydarzeniami z The High Republic, ale łączy się, ponieważ nasi bohaterowie przez chwilę lądują na jetcie, e, gdzie mamy do czynienia oczywiście z tą wojną domową, czy powiedzmy z zamieszkami, a z drugiej strony jednak cała ta historia jest wypełniona emocjami. To jest to, co mi się bardzo podobało w pierwszej serii komiksowej w drugiej połowie, gdzie rzeczywiście ci poszczególni padłani przechodzili pewnego rodzaju drogę, uświadamiali sobie różne rzeczy. Tutaj również to mamy. Nieco szybciej, bo mniej ze zeszytów jest tylko 8, nie chyba 15, tak jak było przy pierwszej serii, ale i tak zdecydowanie działa to. I to jest komiks, który absolutnie nie podejdzie każdemu. To nie jest komiks, którego mogę powiedzieć, że każdy się, każdemu się spodoba, no bo nie ma chyba takich komiksów, ale jednocześnie moim zdaniem Warto dać szansę Nie jest on tak bardzo łączący się Czy kluczowy dla głównych wydarzeń I jest to chyba najbardziej odosobniona y, y, Rzecz z drugiej fazy The High Republic, jaką dostaliśmy Ale też mimo wszystko można różnego rodzaju Smaczki i nawiązania znaleźć Więc to jest jak najbardziej na plus Ale sama fabuła, sama droga, saf, malagan Jaką ona przechodzi, jak ona działa Jak ona funkcjonuje jest przyjemna. Rysunki są różnorodne. Rysownik zmienia się co praktycznie drugi zeszyt, więc możemy zobaczyć różne spojrzenia na tą historię, jeżeli chodzi o formę artystyczną, graficzną. I tak jak mówiłem wcześniej, nie chcę spoilerować zbyt dużo, bo bo to warto się z tym zapoznać. Jeżeli, moi drodzy, czytacie drugą fazę The High Republic, jeżeli staracie się być w jakiś sposób na bieżąco, to zapoznajcie się z tą miniserią, znaczy, no, miniserią komiksową Osiem Zeżytów, bo moim zdaniem jest warto. Moim zdaniem mamy do czynienia z tytułem, który naprawdę jest przyjemny, warto się z nim zapoznać, który daje pewnego rodzaju radochę. To jest dziecięca opowieść, więc nie każdemu to może podejść, ale moim zdaniem zdecydowanie warto się yy, przekonać, no i mam nadzieję, że następnym razem może nie aż tak tak szybko zawieszę powiedzmy wiarę w Daniela Jose Oldera, który jest specyficzny. Zawsze to będę uważał i to się chyba nigdy nie zmieni. Ale w przypadku tego komiksu po raz kolejny udowadnia nam, że ma. Ma, moment, ma swoje momenty, ma swoje umiejętności, chłopak, żeby przekazać nam tą baśniową stronę Gwiezdnych wojen. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę. do tutaj link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki. Do zobaczenia w na następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!